Congratulations. What does it feel like to be back to winning ways? This is something amazing. I feel really, really great. And what did you make of the support tonight? The fans were very vocal for you and chanted your name throughout the fight. What did you make of the fan support that you had, the Polish people in the crowd? Jak ci pomagała polska publiczność? It was big support for me. There is no word to describe this feeling, what I feel now, what I felt when I was in the octagon. It was something amazing, fighting Poland. Did you feel any pressure at all, obviously coming off two losses before the fight this evening? No, I never feel pressure before the fight, because I love what I do. I feel pressure when I'm on diet and I can't eat cookie. So come down right here. Your opponent, she has a set of tactic like coming in, coming out, like really avoiding you, using the footwork. Did that frustrate you? No. Did it? It was a good fight. I have good fun there in octagon. Okay. And what do you see for the future? I don't know. Now I need 3 days for vacation, and after that I won't fight with Jessica Andrasz. Thank you, and enjoy your cookies. Thank you. Daniel Austin from the Fight Box podcast. You had several moments, especially in the second round, where it looked like you were going to finish her. What do you think was your best moment in the fight? I don't know. I have to watch this fight because I don't remember nothing. Did you think that you were coming close to finishing her at any particular moment? Yes, but I knew she's very tough, so I... I didn't want to burn out. Yeah. To może dla odmiany po polsku, Arkadiusz Pawłowski, sportywalki.org. Karolina, sukces, którego na pewno bardzo potrzebowałaś i na który zapracowałaś. Teraz, tak jak mówisz, odpoczynek, ciasteczka, później Jessica Andrade i co jeszcze później? Bo rozumiem, że w UFC chcesz się zadomowić. No tak, już się chyba zadomowiłam. Mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę tutaj zostanę, bo naprawdę tutaj w jednym z wywiadów ktoś mi zadał pytanie, jak wygląda moje największe marzenie. Ja żyję w moim największym marzeniu, moje marzenie właśnie się spełnia, to jest coś niesamowitego. Mówię, następna walka, chciałabym się zmierzyć z Jessiką. Ona jest numerem jeden, ona mówiła, że ja odmówiłam walki z nią. Podkreślam to po raz kolejny, że to było totalną bzdurą, ja nigdy nie odmówiłam żadnej walki, w ogóle nie dostałam takiej oferty, ale teraz bardzo chętnie się z nią zmierzę, a co będzie dalej, nie wiem, nie chcę wybiegać tak daleko w przeszłość. Cieszmy się tą chwilą, która trwa teraz. So the question was about the future in the UFC, so, and Karolina said that somebody asked her what is your dream, and actually she's living the dream right now, so she doesn't need to have any more dreams right now. And for the future, yes, Jessica Andrade said that Karolina declined the fight with her. However, that never happened. She was never offered the fight with Jessica. So this time, yeah, let's just do it now. You're open to do it. Tomasz Majewski, Fight Sport. Karolina, robiliśmy wywiad przed tą galą wcześniej i jak pamiętam, nie mogliśmy sobie przypomnieć nazwiska tej rywalki, z którą dzisiaj walczyłaś. Zapamiętasz już to nazwisko? Chyba dała jednak... To nie było tak, że nie mogliśmy zapamiętać nazwiska, tylko nie mogliśmy go wymówić, że każdy inaczej się wymawiał. Jak ją zapamiętasz? Jak cenne jest to zwycięstwo? Bo jednak postawiła twardy opór i przyjmowała wszystko, co leciało w jej kierunku. Before the fight, they had the interview, and you couldn't pronounce the name of the opponent. Are you going to be able to pronounce this name now?
Tak jak powiedziałam, że nie mieliśmy problemów z zapamiętaniem nazwiska, tylko z wymową, bo każdy wymawiał je inaczej. Ja cały czas podkreślałam, że Jodie jest świetną zawodniczką, bardzo twardą i moi trenerzy już wcześniej mnie uprzedzali, że na przykład jest to dziewczyna nie do znokautowania, więc nawet jak były takie momenty, że gdzieś tam czułam, że ją trafiłam, że jest na siatce, no nie chciałam się podpalać, żeby się nie wypompować. Mówię, czułam, że przeważam w tej walce, więc chciałam sobie tak przewalczyć na spokojnie i było fajnie. I knew that she was a crazy tough girl coming into this fight, and my coaches told me that it's not a person that I can, not a fighter that I can knock out. So I wasn't like burning the energy to do it during the fight. But I really enjoyed the fight inside the octagon, and I will remember it. Uważasz, że to był akurat krok w kierunku rewanżu z Joanną Jędrzejczyk? Do you think it's a step further to rematch with Joanna Jędrzejczyk? Na razie nie chcę tak daleko wybiegać w przyszłość. Chcę dalej trenować, cieszyć się tym, że trenuję, cieszyć się tym, że walczę. Tak jak powiedziałam, chciałabym, żeby moją kolejną rywalką była Jessica. A co będzie dalej, zobaczymy. I don't want to look that far into the future. So far, I would like to enjoy training, enjoy living, and the next opponent would be nice if that was Jessica. In the cage.pl, Paula Klimak, Karola, walcząc z Jodie miałaś bardzo dobre warunki po to, żeby je wykorzystać. Chodzi mi tutaj o zasięg i te różnice gabarytów i zaproponowałaś Jessica Andrasz jako twoją następną przeciwniczkę, jakąś opcjonalną. I czy ten wybór jest podyktowany jakoś tym, że one są gdzieś podobne w swojej anatomii i po prostu z Jodie sobie dobrze poradziłaś, więc czy masz taki pstryczek właśnie, że aha, dobra, poszło mi ok, myślę, że Andrasz to byłaby fajna oponentka na przyszłość? Nie, to nie ma nic wspólnego z warunkami fizycznymi. Już przed walką z Jodie Jessica podkreślała, że ja odmówiłam walki z nią. Ja w ogóle nie dostałam takiej propozycji. Jessica w tym momencie jest numerem jeden na świecie. Ja zawsze powtarzałam, że chciałabym walczyć z najlepszymi, więc chętnie z nią zawalczę. So the question was, going into the fight with Jodie, you had the reach advantage and the height advantage. So choosing Jessica as your next opponent, is it the same like okay, I won the fight with Jodie, so I can move to fighting with Jessica? But no, Karolina said that no, definitely not. It's not the it's not the point, because Jessica said that I declined the fight. But I will say that over and over again, I was never offered the fight with her. But however, we can do it now. Magdalena Dubert, MMA Rocks. Karolina, z mojego punktu widzenia wyglądasz, jakbyś po prostu wyszła z ciężkiego treningu na siłownię, a nie przewalczyła przed chwilą 15 minut. Powiedz, czy wybrałaś już rywalkę, chcesz Jessica Andrade? Powiedz, czy jest szansa na to, żeby może zrobić to jeszcze w tym roku? Czy wolisz jednak odpocząć trochę i najeść się ciastek? Już tak powiem, złapałam wiatr. Przepraszam, przetłumacz. So the question was like, Karolina, you look like you've been just to the very tough training session. What would you like to do next? How close the next fight would you like to be? W tej walce czułam się naprawdę rewelacyjnie. No, przewalczyłam 5 rund i naprawdę w ogóle nie czułam zmęczenia i mogłabym przewalczyć jeszcze, znaczy przewalczyłam 3 rundy, bym mogła przewalczyć jeszcze kolejne 3. A co do walki Jessica, czy w tym roku, to muszę porozmawiać z moim trenerem, bo razem z nim podejmuję wszystkie takie decyzje. Ale nie mówię nie, może w tym roku, może na początku przyszłego roku. Mówię, muszę pogadać z chłopakami, jak oni to widzą. Na spokojnie, za kilka dni usiądziemy pewnie do rozmowy i zobaczymy, co będzie dalej. So I felt wonderful in this fight. I wasn't really enjoying it. And I don't know about the next fight, if it's going to be this year. I need to talk about that with my coaches. Ale skracasz te moje wypowiedzi. Karolina, tutaj.
Niewątpliwie gala UFC w Gdańsku była bardzo udana. Czy w przyszłości jakby będziesz jedną z tych zawodniczek, która będzie nalega, żeby UFC wracało kolejny raz, trzeci, czwarty, piąty do Polski? That was a huge event here in Gdańsk. In the future, are going to be one of those fighters who really insist on coming back to Poland? Oczywiście, że tak. Będę na to nalegała z całych sił, bo Polska jest naprawdę wspaniałym narodem. Polacy są wspaniałym narodem, którzy kochają MMA. Mamy tutaj wielu świetnych zawodników. Nawet Conor McGregor zechciał odwiedzić galę w Polsce, więc czemu nie? Yes, I would definitely insist on UFC coming back to Poland. We've got great nation, great fighters, you know, great MMA fighters, and even Conor McGregor wanted to see it on his own eyes. Przemek Osiak, Przegląd Sportowy. Chciałbym zapytać, czy to, jak przystępowałeś do tej walki, czy dało się poczuć, że to była, że to było coś niezwykłego w związku z tym, że ta walka odbywała się w Polsce? Czy zawodnik jest, no szczerze, czy zawodnik jest tak skupiony na swoim zadaniu, że no nie da się tego odróżnić i pomyśleć, że to jest naprawdę ten moment, gdy dzieje się coś niepowtarzalnego? Kiedy walczy się u siebie, tak powiem, w domu, to jest naprawdę coś innego. Super jest walczyć gdzieś za granicą, jeździć po świecie, podróżować, poznawać nowych ludzi, zwiedzać nowe miejsca. To jest naprawdę fajne doświadczenie. Wszędzie ta publiczność daje ogromne wsparcie, ogromny doping zawodnikom, ale jednak jak się walczy u siebie, to jest coś tak niesamowitego. Już w momencie, kiedy wychodziłam do klatki, jak widziałam tych wszystkich ludzi, jak oni krzyczeli, jak się cieszyli, to tam musiałam bardzo się opanowywać, żeby po prostu się nie rozpłakać ze wzruszenia. Jeszcze widziałam gdzieś tam moją mamę w tłumie, no to naprawdę no jest to coś niesamowitego. Możesz powiedzieć, że to było... No, sorry. So the question was, could you say frankly, when you were entering the octagon, is it really something special if you that you were fighting in Poland, in Gdańsk, in your country? Or is it like the fighter is so focused on entering the octagon and the fight that you didn't really feel the difference? And Karolina said that she definitely felt the difference when she was walking to the octagon. She saw all the people. She even saw her mom in the crowd. So she was really emotional. She was really holding her emotions inside. And yeah, she's really grateful for all the support of everybody here. Najlepsza gala, w której ty brałaś udział jako zawodniczka? So is it the best event that you participated in as a Z twojego punktu fighter? Widzenia. Z mojego punktu widzenia? Chyba tak. So in my opinion, yes, that's the best event that I've ever been to. You were very emotional after the fight, obviously extremely happy. Can you try to put it into words exactly what you felt when you won the fight? It was fucking awesome.